Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Plus, Adaś Plus. W ostatnim odcinku robiliśmy nasze przejście. Myślę, że dzisiaj, albo nie, dzisiaj zrobimy to, co chciałem zrobić w odcinku, który będzie jutro, czyli farmy. Ale to najpierw odłożymy sobie rzeczy. Hop. Zrobimy sobie bowiem. Już zaraz wam pokażę, jaką farmę, do której potrzebujemy sporo drewna. Wszystko przerobimy na deski. To będzie farma owiec, myślę, i farma świń, ale to będą dwie osobne farmy. Potrzebujemy płotków. Hop. Hop. Może wystarczy, choć wątpię trochę. Potrzebujemy desek. Ale nie aż tyle. Żeby zrobić jeszcze trochę płotków. Tyle powinno wystarczyć. Dwie bramki. I zapadnie więcej. Jeszcze. Tak. I zapadnie są klapy. Potrzebujemy, ale to klap to trochę potrzebujemy. Te dwie zagrody będą się trochę różniła. Jedna będzie trochę ładniejsza, druga trochę mniej. Tam idziemy do naszych zagród budować. Jeszcze nie miałem czasu zniszczyć tego naszego nieudanego cowcrushera, bo jak zobaczyłem, to faktycznie pobudowałem, a z domkami nie pogardzimy. O, i patyk nawet. To teraz zbudujemy zagrodę dla będziemy niszczyć kilofem, żeby nam się zniszczył. Bo tylko slot w ekwipunku blokuje. To będzie mała zagroda. Nie, o jedno pole większa będzie. Chwilowem to się niszczy, ale po co długo całkiem, ale po co mamy tracić slot w ekwipunku przez ten kilo. Niech się zniszczy. No. Tutaj chciałem postawić ten płotek i tutaj nie tak chciałem tą bramkę. Hop, i teraz tak jak chcieliśmy postawimy bramkę,
Ale bramki będą nam potrzebne tylko do wprowadzenia zwierząt. Robimy tak. Ta druga zagroda, którą będziemy robić, będzie ładniejsza od tej. Wiem, co mówię. Ta nie będzie najładniejszą zagrodą, ale specjalnie robię zapadnie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Zabraknie nam zapadni. Patrzcie, możemy skoczyć na zapadnie. I zwierzęta nie mogą przeskoczyć, ale my nie musimy otwierać bramki, możemy tylko sobie tak przeskoczyć. Fajnie. Może zwierząt nie będziemy tam zapędzać w tym odcinku, ale nagrody, kolejne odcinki, to już za. O, potrzebujemy zapadni. 4. Trochę słabo na kolejną zagrodę nam nie starczy, ale to nie musi martwić. Jak nam zabraknie. Dopiero. A tamte bramki posłużą tylko do prowadzenia zwierząt. No i pierwsza zagroda jest gotowa. Nie jest może ładna, ale ma tą funkcję, która nam się przyda, bo nam zwierzęta nie uciekną. Wieżowce trzeba rozmnożyć. Będę musiał po prostu sobie tutaj przyjść zrobić skrzynkę na rzeczami dla zwierząt. Tutaj lecimy jeszcze po granit. Trochę więcej by się przydało. Tak, może nie, ale tyle myślę, że może się przydać granitu. Nie zrobimy sobie. Tam możemy jeszcze spać. Musimy pójść ściągnąć drzewa. Ściągnąć drzewa na kolejną. Ale to już możemy sobie od razu zrobić kolejną zagrodę. Salonkę weźmiemy i posadzimy sobie drzewa. Tutaj kilka. I tu jeszcze jedno. I tu. A przecież sobie zostawimy, bo już nie ma miejsca. Teraz zrobimy sobie też, ale to zagroda była 5 na 5. Raz, dwa, trzy, pięć, czekajcie. Raz, dwa, trzy, sześć na sześć. Chyba trochę za dużo. Zrobiliśmy sobie tego. Teraz wam powiem, jak jeszcze pójdzie ten kamień szybciej. Granitu. Może jednak ta zagroda będzie jeszcze i robimy. Pięć, sześć,
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I dotąd. No, trochę za dużo. A nie mam craftingu przy sobie, trudno, to robimy z desek. Nie, ziemniaka wiem. To musimy było jeszcze trochę drzewa. A, no, nie trochę, tylko jedno. Trochę mam bałagan we wnuku, ale i tak mam miejsce na przedmiot, więc na razie mi to nie przeszkadza. Tyle drewna jak najbardziej wystarczy, jak na razie na naszym też. Czekajcie, co to za dziura. Kiedy zejście tam. Nie mam czasu na teraz na to patrzeć. O, to później tam zobaczymy. Czy nam czasu? Podejrzewam, że nie. Teraz roboczo postawię w krafni. Ting robimy jedną. Nie nawet. Bramki. I zapalenie. Chyba i tak nam drewno zabraknie. Kurczak. No i zabrakło nam drewna. Więc musimy iść jeszcze jedno drzewko ściąć. No trochę. No, a nie, jednak nie. Idziemy, kurczak. Niestety dla nas ważniejsze jest pożywienie niż przeżycie kurczaka. Więc tak. To ma deski. Chyba jednak i tak drewna zabraknie. A jednak starczyło dokładnie. Patrzcie, i teraz też możemy wskoczyć sobie, a zwierzęta nie będą mogły. Nie jest to najpiękniejsza zagroda moich marzeń, ale... A no tak. Gdzieś na rogach mieliśmy co innego. Niech już ten kilof się zniszczy. Niech już się zniszczy. Co się stało z moim kilofem? Czy ona by nie oszalał? Widzicie, kurczak chciał tu wskoczyć, ale nie mógł. Można zniszczyć się. A jednak się jeszcze kilo zniszczył.
jeszcze do wszystkiego będziemy go rozsypywać, żeby musieli. O, wreszcie się zniszczył. Nie, chyba nie w tym odcinku. Przyprowadzimy zwierzęta do tej zagrody, ale zrobimy jeszcze skrzynkę z rzeczami dla zwierząt. Potrzebujemy hodować jeszcze marchewki, ale marchewek na razie nie znaleźliśmy jeszcze, jeśli dobrze pamiętam. Oj, nasze pole już takie brzydkie, musiał w końcu mieć czas, żeby je odnowić. Takim polu to nie ma jak funkcjonować dla roślinek. Potrzebuję mieć przestrzeń. I no, nawodnienie i w ogóle. Chyba tutaj nie mają, ale na razie nie chcę się tego naprawić i dlatego jest tak. Idziemy do naszych ziemniaków. Tam niektóre nam urosły. Ten. O, patrzcie, zwróćcie ziemniak. Tak się zdarza. To pole też mamy już całe wypełnione. Jeszcze są zboże zbierzemy. Patrzcie, jak masz takie pole, jak się zbierze zboże, tak jak więcej już rośnie, to się można. Pomimo, że to nie wszystko urosło jeszcze, ale już sporo całkiem, to będzie zysk. Dobry. No, cały zysk. Czy tutaj ziemniaki będą urosły? Tutaj. I tutaj. Tutaj. Pszenica nam urosła. Więc wszystko ładnie rośnie. A jeszcze tutaj urosło. Można tak tylko wyjechać od jednego do drugiego. Dobra, myślałam, że to jakaś kura wbiegła. Oj, wbiegła. Kuro, nie będziesz nam podjadać jedzenia. Nie może nam będzie. Sio, kuro, bo się przerabię na dróg. Chyba zrozumiała. Nasionka. Te tu. Tą tu. To tu. To tu. I to tu. Potrzebujemy te liście. Potrzebujemy te liście. Już nie będę szedł po nożyczki. Jedne liście się zmarnują trudno. Pójdę spać, bo dzisiaj nie jest odcinek o walczeniu z potworami.
I to tyle. Na dzisiejszy odcinek. Budowaliśmy farm swoje zwierzęta, nie mogą uciekać, a my możemy bez problemu do nich wsadziłać. Tak samo można dać dywaniki, które robi się z wełny. I też będzie, też da radę. No i to na tyle jak na dzisiejszy odcinek. Pa, pa! Kliknijcie łapkę w górę. Szczególnie jeśli ten odcinek Wam się podobał, ale jeśli Wam się nie podobał, to też kliknijcie łapkę w górę.